Halo, witam. Jestem Marcisow, jesteście w to jest Risen, czyli Gothic bez Gothica, bo Piranha Bytes straciło prawa do Gothica i powstały te ostatnie części, które graliśmy przez ostatni czas i były bardzo smutne. Może nie w samej fabule, ale dla nas były bardzo smutne. To w międzyczasie Piranha Bytes poprzez wydawnictwo Deep Silver zrobili Gothica 1 i 2 i Noc Kruka, tak pomieszane trochę z mocno inną fabułą, dużą ilością piratów, i to jest Risen. Może nie jest aż tak fajny jak Goticzek, ale Imo ma najlepszy system walki w Goticzkach. Tylko Risen 1. Wszystkie pozostałe Riseny mają średni system walki. Dwójka ma... Na premierę był nieistniejący, bo input lag był obrzydliwy. A trójka to jest taki zwykły akcyjniak. Smutny. Hej, zacznijmy grę, która niestety nie ma polskiego dubba. Niedawno wyszła na Switcha reedycja i tak nie dostała polskiego dubba. Szkoda, bo dwójka już ma polski dub. Trójka nie. Gra jest chyba zainstalowana na dysku C, czyli na SSD-ku. No cóż, to Genome Engine, czyli dokładnie ten sam silnik. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Kurna. Jest Genome Engine, czyli silnik Gothica 3. Ta gra pokazuje, że na genomie da się zrobić normalną humanity grę. Must fight for survival. Some come to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. No, widziałem to gdzieś. Dokładnie taki sam shot. Za 10 lat w Lost Belcie 5. Bardzo piraniowe, co nie? Zrobić świat, że o, ludzkość walczy z bogami i wygrywa. A ty? A ty próbujesz się przedostać z kraju do kraju, dekując się na statku. Może trochę ściszę? Inaczej, ściszę tutaj. A ty dekujesz się na statku i próbujesz przedostać z kraju do kraju. Trafiasz na wyspę, bo ten statek był używany przez pana Walczatora z bogami, który nie mógł wygrać pojedynku, więc pieprznął stołkiem i się teleportował. Piękne to było. No. O, ej, to jest piękne. Patrzcie, kamera przez chwilę nam... Przez chwilę kamera jest zalokowana na powrocie do postaci, więc możemy zrobić kręciołka. Strasznie szybko się poruszamy wokół własnej osi. Jakbym to na przykład lekko skręcił.
Albo nie. No to jednak nie będę tego skręcał. Na serio, nie mam możliwości zmienienia. To przełączę sobie po prostu w myszce DPI i będzie dobrze. O, pieniądz. No, znowu jesteśmy na wyspie, jak w dobrych goticzkach. Po tym można poznać, że to dobra gra. Jesteśmy na wyspie. W tle się dzieje jakaś wojna, ale to nie jest nasz problem. W sumie częściowo jest nasz problem, bo gdyby nie to, to udałoby nam się normalnie przejść przez granicę. Może się przyzwyczaję do normalnej prędkości, bo w menusach myszka akurat chodzi normalnie, czyli powoli. O, pierścień. Taki zwykły. Menusy są troszeczkę... Muzyka jest bardzo cicho w porównaniu do efektów. I tak, jest bardzo cicho, bo 100% głośności głosów ogólnej, 84 efektów i tła, a muzyki jest tylko Nice 69. Skręcę efekty do 70 i muzykę trochę podbiję, bo jest ładna. Czy ta kamera będzie mnie drażnić? Sara, oto ta druga osoba. But I think I drank half the ocean. Do you remember much about what happened? Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. Then he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters, and they don't like survivors. We're going to need a weapon. Do you think you could have a look around? See if the tide washed up something we can use? A club, a branch. Anything is better than nothing, right? I'll stay here and keep an eye out for other survivors. Mam coś, z czego mogę skorzystać, jeśli dojdzie do walki. I've got something I can use, if we need to fight. Are you going to maybe equip it? A bit hard to use if you don't. Take it out of your bag and put it on your back. It'll be easier to get to if you need it. Wow, to co ludzie narzekają najbardziej przy gotniczku. Czyli niemożność... czyli kompletny brak samouczka. O, omułek, mogę go otworzyć? Mogę! Gacza! Tu chyba niczego nie będzie, gdzie jest moja kamera, więc niech sobie tam jest. Bardzo MMO są te ikonki. Ale to w sumie nie jest prawda. To jest bardzo... Teraz dopiero o tym pomyślałem, że gdzieś indziej, gdzie nie jest MMO, też takie ikonki widziałem i to było... Drakensang. Czyli inny AA... RPG. Niemiecki. O, kolejna maczuga. Kolejna maczuga. Nie można sprintować. Trochę szkoda. Dawno w grę nie grałem. Dlatego potrafię się teraz do końca przyzwyczaić. O, ścieruję. Okej, i pierwsza najważniejsza rzecz. Możemy parować ataki potworów. Druga rzecz. Możemy robić uniki. Poza tym system walki cały czas jest bardzo podobny do gotikowego. Z tym, że specjalne ciosy, jak ciosy na bok, silny cios, parowanie, trzeba się wyuczyć. Jakby przenieść goticzka na systemy Rizena, to byłaby naprawdę fajna gra. Zobaczymy, co się stanie z Gothic Remake'iem. Muszę ściszyć te efekty. Wszystko inne jest ok, ale te efekty strasznie wygłuszają dialogi. Muzykę. No wszystko.
Zrobiłem sobie taki mały zwiad. A, wiem, co mi ta muzyka przypomina. Diablo. Bardzo pierwsze dwa chaptery Diablo. Drugiego. Okej, okay, to idziemy. A, co tam jest jeszcze? Przejdźmy się po tym wybrzeżu. Co tam wisi w powietrzu? Cokolwiek to jest, nie chcę na to patrzeć. Kolejna gacza. Jeszcze jedno. O, nóż myśliwski. Nie jestem do końca pewien, czy podoba mi się to, jak jest rozpisane to wszystko, że obrażenia obuchowe 8, wymagana siła 10 na 5, 10 mamy 5 jest potrzebne. To jak ten tekst jest ułożony. Z drugiej strony, bardzo jak w Gotiku, tylko okienko jest mniejsze i mniej fajne. Załóż ten nóż myśliwski, który jest spory, o dziwo. Oj, pochodnia można założyć. Pochodnie w lewą... A. Nie można. Dobra, no to mamy światło. Złapie się? Złapie się, jak w Goticzku. A co tu mamy? Pochodnia też w sumie działa jak w Goticzku, mogłem to zauważyć. Jak wykonać kontratak? Nie pamiętam tej mechaniki, spróbujmy. Jak się uda. Albo to okienko jest super malutkie, albo nie mam pojęcia, o co chodzi. Wiecie co? Nie, mam tu gdzieś. Nie, nie mam pojęcia, z czego gra ode mnie chciała. Mogę już wejść w zdolności? Dziennik. Wszystkie okienka są takie właśnie wielkie. Zabierają cały ekran poza ekwipunkiem, co jest zabawne. O, są zdolności i w sumie cała karta postaci. Bardzo gotyczkowo jest wytwarzanie, są stopnie zdolności. Coś, co nie jest gotyczkowe, czyli pokazane, co w sumie zdobywamy na pierwszym levelu, tam na samym dole. W następnym levelu. Może jako, że mamy zerowy, to ten jest następny. To pierwszy jest następny. Ściągnij ten pierścień, baranie. Ja go założyłem? Wcześniej? Najwyraźniej. Jeszcze nie jestem pewien, czym chcę walczyć. Broń dwuręczna... A, nawet nie jestem pewien, do jakiej gildii chcę dołączyć, bo znowu są gildie. Nie jak w trójce. Jak w dobrej grze. Wracając, tutaj mamy w mieczu normalne trzyciosowe combo. A, kontrataki są dopiero jak wbijemy poziom drugi. Gro, jesteś wredna. Straciłem pół życia. Dobra, bierzemy Sarę i lecimy. I'm ready. Shall we go? No time like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. I co się ruszało? Okej, myślałem, że coś nas zaatakuje, ale nie. Tutaj by nas zaatakowało to. Używajmy więcej uników. Zaraz zginę. Albo nie. Dobra.
Nie mam się czym za bardzo leczyć poza miksturą. Nie? W ogóle dość życia, żeby tego nie zmarnować. Tak. Miałem dość. Może tego jeszcze nie widać, ale już teraz chyba mogę pospoilować, że gra ma bardzo hiszpański klimat. Czyli można by powiedzieć, że jesteśmy... Wiecie co? Najwyraźniej, jeżeli chcemy przekonać ludzi, którzy nigdy nie grali w Gothica, albo zagrali raz i stwierdzili, że skoro nie ma wielkiego samouczka z okienkami mówiącymi sterowanie, to nie grają. W takim razie tym ludziom trzeba polecać Risena pierwszego. Bo od kiedy ostatnio grałem w Risena, to słyszałem dużo narzekania na Gothica. Trafił mnie przez tarczę, czy... Czy może moja myszka cały czas ma problemy? Pieprznąłem myszką raz. O! Strażnik statku. A, myślałem, że strażnik miejski. Wygląda jak strażnik miejski. Nosił przy sobie surowe mięso. I on się dziwi, że go wilk ugryzł. Trzeba było mu rzucić. Gdzie jest moja pochodnia? A tutaj. Ale już zgasła. Nie będę z nią latał za bardzo, bo ona i tak nie chce nam pomagać. To nie jest zbyt dobry sojusznik. Do you see those torches? There must be people nearby. Do you think we should head for where the torches are? No chyba jo. Chociaż w takim Skyrimie to by nie miało znaczenia, czy są pochodnie. Pochodnie są wszędzie w Skyrimie. Nikt nie musi ich zapalać. Moneta... O kurde, pisu! Uciekuj! O. Czy ona jest nieśmiertelna? Chyba ją. No. Ciekawe, że na nią wilk skoczył. Za daleko odbiegłem? Najwyraźniej był naprawdę głodny. Więcej tego cholerstwa. Czy ja mogę się jakoś podleczyć? O, szalej druida. Maksymalna liczba punktów życia. Zachowam. O, jabłko. Jakiś krzok. Wiecie, żeby nie być na strzała. Chociaż mam z tym niezłe... Korzeń leczniczy. Jeszcze więcej. Mam z tym duże doświadczenie z byciem na strzała. Którym guzikiem się robi save'a? A, F8. A może być F5? Nie, nie może być. Jest niezmieniable. Shit. No to niech będzie F8. Strasznie mi to na łeb skoczy, jak przestanę grać i spróbuję zapisać w innej grze. Czy czasem tak samo nie było w Stalkerze? Mikstura. A ja nie dokończyłem myśli najpiękniejszej. Gra ma bardzo hiszpański klimat, więc można by powiedzieć, że to stąd pochodzi Diego. Frakcje z tego w grze, z tego co pamiętam, są 3 czy 2?
chyba dwie. Dwie jest. Nie milicja, tylko inkwizycja. Na jedno wychodzi. I buntownicy. Jak w goticzku. Jest nowy łobuz i stary łobuz. Czyli wyjdziemy zaraz do środka. Pięta. Beczka wody. Gdzie mogę zdobyć 5 punktów hapsów za jedno picie? Nie, mogę przywrócić pełne. Lepiej niż w goticzku. Grog. Wytrych. Chlew. Stołek, prosty kufer. Zapiszmy. A, nie był zamknięty. Jest patelnia, mleko, woda, słaba mikstura, no to i 6 monet. Można by coś ugotować. Można by też spróbować coś zgliczować. Ale po co? Krzywdę sobie tylko zrobię. No. Oj, jaka krzywda. Dobra, mamy patelnię, możemy zrobić wszystko. Ej, zrób animację ładną. Nie ma? Szkoda. Usmażyć 5 mięsa. A, dopiero jak wybiorę coś. Looks good. 4 udka. It smells good. I smażony śledź. Śledzik taki. Looks good. Wiecie, śledzik to jest taka ryba, co w tatarskim sosie pływa. Mogę wejść na dach? Mogę. Platformowanie w tej grze jest dużo lepsze niż w goticzkach. Co jest ważne, bo jest na nie większy nacisk. Sporo takich dziwnych zagadek w miejscach. Szczególnie w ruinach takich bardzo nocho-krukowo-jarkendarowych. A co tutaj mamy? Robię rekonesans. Piła. Kapelusz wróżki. Plus jeden do zręczności. Mikstura many 16 złota. Pieniądze. Nic to więcej nie widzę. Przydałby się jakiś zwój telekinezy, bo oczywiście, że taki jest. Można by skanować wszystko. Okej, Sara, masz mięso. Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. O, miałem oba. I've opened the chest. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too. And we can pretend it's venison. Heh. Masz mięso. Here's your fried meat. At least if you don't think about where it came from. Hey, that's not bad. Drodze, spotkaliśmy parę wilków. I sporo takich dużych gołębi. Więc nie musieliśmy jeść mięsa szczura? Okej, powinniśmy iść dalej w głąb wyspy. We should head further inland. You go on. I really need to rest. That storm took it out of me. I feel exhausted. I'm gonna stay here for a while. Okej, wrócę po ciebie, gdy rozejrzę się po tym miejscu. Okej. I'll come back and get you when I know a bit more about this place. Don't worry about me. Be careful out there. I saw a path to the north. It looked like it led further inland. Maybe there's a village or something up there. Rozdział pierwszy. Zakazana wyspa. Strasznie dużo powrotu do korzeni, co nie? Odejście od wielu niepotrzebnych mechanik z trójki, zostawienia tych okej.
Ale gdyby jeszcze te okienka nie były takie wielkie... A jakby muzyczka fajna zagrała takie tu, tu, jak w goticzku drugim. I na obrazku by pojawił się pan Bezitunowy. Grzybmany. O ty! Swoją drogą to już chyba ostatni raz, jak spotkaliśmy tam Sarę. Niektóre ataki mogą nas stagerować. Przez co nie możemy się obronić przed kolejnym. Zazwyczaj, czasami jest dość czasu. Przydałaby się mapa. Mamy mapę? Nie. O nie. Postać cały czas się rusza. A, bo mogę cały czas łazić. A to ciekawe. Co on podniósł? Wy co? Skąd mam chleb? A no tak, przecież był tam w domu. Czerstwy pewnie. O, miotła. Broń drzewcowa. Czemu nie działa? Wywłócznik. Plus 10 do doświadczenia. Nie ma szans, żebym zeżarł te przedmioty, te krzoki, które mi podnoszą statystyki. Zachowam na kiedy indziej, jak mi już nie będą potrzebne. Śma grobowa. Nawet brzmi jak... Ezu. Przeżył ten pierwszy cios. Pył ze skrzydeł. Zielony liść. Autozapis. Gra się chyba sama zapisuje co ileś tam minut. Albo gdybym miał pochodnie. Zepsułem. To jest coś, co o dziwo... Piranha Bytes kochają nad życie. Czyli... Zapomniane ruiny, takie najpewniej azteckie, to jest najbliższa rzecz. O, wino tutaj było. Ale musi być dobre, takie stare. I pochodnia. A kurde, w końcu. Użyjmy jej od razu. To są łóżka czy groby? Coś to było? Było. Mięta. Inkrustowana skrzynia dźwignia. Poszukiwacz ścieżek plus 10 punktów osiągnięć. Z tego co mi się wydaje, to do niczego nie służą. Ale ej, mogę mieć grę na płycie i mieć achievementy. Mogę tutaj znowu spaść. Mogę. Ale tego nie zrobię. Bo nie jestem aż tak głupi. No to, to było takie jedno małe miejsce. Wiecie co, tu się może na dzisiaj pożegnamy, bo... Nie ma co robić wstępu jakoś specjalnie długiego. Dalej w głąb wyspy ruszymy w kolejnym, gdyż ten jest taki okej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Rizena. Siema.